Masaż peelingujący. Co to takiego? Właśnie za chwileczkę go sobie zrobimy i to w dodatku w dwóch odsłonach. Ja dosyć często powtarzam, że nasza cera nie jest cerą azjatycką, więc bardzo często jej peelingowanie z reguły jest niekorzystne. Możemy to sobie zrobić raz w tygodniu, a jeżeli mamy skórę grubszą, taką bardziej łojotokową, to w zasadzie też raz w tygodniu. Dlaczego? Bo nie chcemy jej podrażniać, nie chcemy dezorientować też naszych gruczołów produkujących sebum, ale peeling to jest tak naprawdę oddzielny temat, duży temat, też bardzo ciekawy, bo mamy peelingi mechaniczne, enzymatyczne, chemiczne i o nich Wam też opowiem w naszej kolejnej dyskusji. Natomiast dzisiaj chciałam Wam przybliżyć właśnie taki typ masażu peelingującego i uczulić Was na fakt, że jeśli już się dość regularnie masujecie, to prawdopodobnie peeling macie zrobiony, bo masaż ma to do siebie, że usuwa warstwę martwego naskórka, czyli już nie mamy tej zszarzałej, blokującej dostęp substancjom aktywnym warstwy. Tak naprawdę mamy tylko tyle, co potrzeba ochronnie. Ale szczególnie jeśli stosujemy te dwa typy masażu, czyli jeżeli czujemy potrzebę wykonania peelingu, a zarazem masażu, to zaczniemy sobie od łuczu. I tutaj łuczu jest wykonywane wierzchem i krawędzią dłoni, ale dzisiaj zrobimy sobie taką wersję bardzo podstawową chińskiego masażu, gdzie będzie działała tak naprawdę powierzchnia dłoni, stąd należy usunąć pierścionki. To jest masaż olejowy i ja dosyć często przypominam o tym, że takim dobrym trikiem, jak robimy masaż olejowy, jest najpierw zwilżenie twarzy. To może być hydrolat, może być to nawet woda mineralna, albo może być to już produkt bardziej zaawansowany, czyli esencja, taka jak nasz nektar, ale w każdym razie dobrze jest coś takiego zastosować sobie najpierw. I teraz nabieram olejku, też jakość olejku jest ważna, może być Wasz ukochany, może być nasza baza olejowa premium do masażu idealna, to już według Waszego uznania. Ja sobie tutaj zrobiłam takie małe jeziorko, mam dość tłuste dłonie, a będę też kontrolowała, ale też nie będę aż pływać w tym olejku. Rozgrzewam dłonie, aktywuję substancje zawarte w olejku i przykładam dłonie do policzków, do czoła i do brody. Wmasuję się tutaj w szyję do góry, używając również kciuka. I teraz, jeżeli macie jakieś wiszące kolczyki, o które można by się było zaczepić, albo w ogóle tak naprawdę lepiej się po prostu pozbyć tej biżuterii, która mogłaby nam przeszkadzać. I teraz będziemy działać wierzchem dłoni, wykonując 30 błyskawicznych, króciutkich ruchów, naprawdę błyskawicznych, bo jest to masaż wibracyjny, kolagenowy, pobudzający, likwidujący opuchlizny i likwidujące napięcia twarzy, ale przy okazji stanowiące genialny peeling. I teraz przykładamy wierzch dłoni do czoła i masujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I zmiana dłoń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zaróżowienie czoła, rozluźnienie mięśni, produkcja zwiększona kolagenu, czyli gęstość skóry. To są nasze bonusy oprócz peelingu. Teraz przygotujemy dwa palce, uniesiemy łokieć, uniesiemy ramię, bo wpasujemy się tutaj pod dolną powiekę i 30 króciuteńkich ruchów, czyli żadnego elementu rozciągania tutaj nie ma. Ja Wam opowiadam, więc może nie będzie tych ruchów dokładnie 30, jak będzie trochę więcej, to i fajnie. Po to uniosłam łokieć, żeby nie było czegoś takiego. Chociaż jak chcę tutaj dopingować i pobudzić, to mogę też nawet lekko przytrzymując zrobić to w ten sposób. I zmiana dłoni, znowu
Nie leniuchuję łokieć. Masujemy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ujędrniam i drenuję przy okazji. Nic nie rozciągam, bo to są króciutkie ruchy. No już jestem jak prosiaczek czerwona, ale tutaj jeżeli chcemy dopilingować, to ja tutaj lubię przytrzymywać okolice oczu i masujemy. Na policzkach będziemy dość delikatne, tak jak przy każdym peelingu, czyli nie będziemy z całej siły trzeć, ale tak jak mówię, to są krótkie, wibracyjne ruchy, takie jakby trzęsące, więc one są bardzo korzystne. Przykładamy prawą dłoń na lewą stronę do góry polika i masujemy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chińczycy używali tego masażu jako również masażu energetyzującego, więc to jest kolejny bonus. Przykładamy dłoń i masujemy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeśli myślicie, że masaż musi być super skomplikowany, trudny do zapamiętania, żeby zadziałał, to mylicie się. Tutaj tak naprawdę sekret jest w umiejętnym pobudzaniu także stref refleksologicznych, także masaże mogą być proste i w ogóle fajnie jak są. I teraz przykładamy całą dłoń. Dłoń jest duża, więc tutaj pomasujemy, zarazem też rozluźniając rzeczy, ale i peelingując. I robimy te nasze szybciutkie, wibracyjne ruchy, zarazem pozbywając się tutaj zaskórniczków i, przepraszam, zaraz pozbieram nie tyle zaskórniczków, co tego, co mogłoby wzmagać ich tutaj pojawianie się, czyli tej martwej warstwy naskórka. Nie ma mowy, żeby w peelingu zapomnieć o wargach, a więc dłoń przytulamy do ust, a przy okazji będą ukrwione, jakbyśmy użyły naturalnej szminki i... I zmiana? 30 razy. Następnie, zobaczcie, tutaj będą krawędzie. Popilingujemy sobie, pobudzimy dolną i główną wargę. Ja to troszeczkę już pozwólcie, że przyspieszę. Możemy też sobie tutaj podziałać na brustki nosowo-wargowe i ten cały obszar również 30 razy. No, nosek to już powiedzmy możemy sobie albo też będzie zaraz czerwony, wierzchem dłoni, na podobnej zasadzie, o, tutaj pomasować, co jest też fajne, to jeśli mamy nos troszeczkę napuchnięty, to też on tutaj się będzie za chwilkę ładniej drenował. No i mamy tutaj ciekawe receptory naszego układu hormonalnego. Ale teraz już wracając, jeśli chcemy sobie tutaj też podpiligować, to rozczapierzamy palce i masujemy. Masujemy pod brodą, jedną i drugą dłonią solidnie. Masujemy linię żuchwy solidnie. I schodzimy z peelingiem na szyję, a jakże góra szyi. Masujemy przy okazji napięcia platyzmy mięśnia szerokiego szyi, te przyspieszające powstawanie takich zmarszczek obwarzanków na szyi. Też sobie likwidujemy, rozluźniamy szyję i to samo tutaj musimy troszeczkę wygiąć rękę. Ja zrobiłam malutki striptease, to tylko ramionczko i na drugą stronę. Ale powiedziałam, że masaż będzie w dwóch odsłonach. No właśnie, kolejnym masażem peelingującym jest gua sha. I tutaj nie będziemy robić takiego całościowego, dużego masażu gua sha, ale nie będziemy się skupiać na drenażu, nie będziemy się, chociaż właściwie to drenaż robimy zaczynając od szyi po bokach szyi, ale tylko po bokach schodzimy w dół. Pamiętajcie, reszta szyi do góry i to jest znowu piękny peeling. Albo jedno, albo drugie. Ta tutaj krawędź wklęsła nam zbiera wszystko, co już
w naskórku swoją rolę spełniło, jest niepotrzebne, ale w związku z tym, że mamy troszkę poślizgu olejowego, to nie robimy tego w sposób drastyczny. Potem żuchwę przytrzymując, znowu poskrobiemy i zróbcie to więcej razy, ale unikniemy znowu powstawania tych nieestetycznych zastojów usta. To jest mój ukochany trik. Zobaczcie, to wygląda jak byśmy się smarowały szminką. Będą czerwoniutkie, ale zarazem lekko przytrzymuję, będą wypilingowane. I tak samo wąsik i tak samo bródkę. Przy okazji jeszcze będzie bonus w postaci tutaj likwidowania, niwelowania czy zmniejszania, wiecie czego, tak? Chomiczków. Teraz, jeśli chodzi o znowu podstawowy nasz peelingujący gua sha, bardzo ważne w tej warstwie musimy przytrzymać kącik ust. Zawsze to róbcie, masując tutaj i masujemy po jednej stronie, masujemy po drugiej. Podobnie na policzku, koniecznie odciągamy, przytrzymujemy mięśnie mimiczne i masujemy tak, i masujemy tak. Wokół oczu chcecie popilingować, ważne, przytrzymujemy zawsze i to też jest nienegocjowalne. I tym dzióbeczkiem masujemy pod okiem i pod okiem. Jak może zauważyłyście, to ja tutaj głównie używam powierzchni wklęsłej, bo działamy na te wszystkie wypukłości naszej twarzy. Czasem w robocie jest też serduszko i czoło sobie peelingujemy w ten sposób, ale możecie też wykonywać ruchy. Tutaj do peelingu będzie po prostu ta powierzchnia działała. Przytrzymujemy mięśnie mimiczne, bardzo ważne, nie tak, bo będziecie sobie przeszkadzały, tylko tak i masujemy środkową część twarzy, tak, środkową część twarzy i cały owal z takim zawijaskiem i możemy tutaj też podziałać ku górze i już mamy naprawdę masaże o wielofunkcyjne zrobione, ale także właśnie, co myślę, jest atrakcyjne, to są to masaże peelingujące, ale zarazem jest to peeling w takim stopniu, jaki lubi to cera europejska, szczególnie ta delikatniejsza, czyli bez przesady. A tak jak obiecałam, o peelingach opowiem troszeczkę więcej już niedługo.